Radomka trafiła na trudnych rywali, bo zagra z grupą Azotechemikiem Police, Uniopole oraz ŁKS-em Commerskonem Łódź. Do drugiej rundy awansują po dwie najlepsze z każdej z trzech grup oraz dwie drużyny z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Zmagania w Pre-Zero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki odbywają się zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową, ale drużyny grają nie w dwuosobowych, a w czteroosobowych składach. Zespoły grają do dwóch wygranych setów, ale według punktacji z siatkówki halowej, czyli do 25 zdobytych punktów. Generalnie pomysł czwórek na plaży, no to moim zdaniem to jest w większości powinien być fan, ale jak już dochodzi, wiadomo, punktacja, no to zawsze jest ta rywalizacja i zawsze chciałoby się wygrać. Wiem, że kluby też specjalnie się wzmacniają, żeby wygrywać ten turniej, natomiast my jedziemy w takim składzie, jakim jesteśmy. Mamy jedną koleżankę plażowiczkę, Agnieszkę Adamek, która na pewno nam pomoże, więc no zobaczymy, jak będzie. Radomka w Gdańsku wystąpi w składzie Paulina Reiter, Klaudia Nowakowska, Marta Łyczakowska, Angelika Gajer, Natalia Murek, Krystyna Strasz, Martyna Świrat, Kornelia Moskwa, Agnieszka Adamek, Dagmara Dąbrowska i Adrianna Rybak-Czerniańska.